Pan Jarosław Rachwalski, który też przyszedł na spotkanie z legendą sportu telewizyjnego, Dariuszem Szpakowskim. Jak pan odebrał to, co pan usłyszał? Jak pan się czuł dzisiaj tutaj, widząc, słysząc? No, to jest, tego człowieka wszyscy znają tak naprawdę, ale chyba nie z tej strony, którą dzisiaj zaprezentował. No tak, no pan Dariusz Szpakowski to jest legenda sportu, można powiedzieć, bo towarzyszył we wszystkich najważniejszych wydarzeniach sportowych w każdym polskim domu. No, bardzo miło posłuchać pana Dariusza i wszelkie anegdotki i wspomnienia, no, jest przenikające się z dużym poczuciem humoru, no, bardzo, bardzo dobre doświadczenie. Czy panie Rosowie, będzie panu brakowało tego głosu, bo niestety to już jest, no, możemy się spotykać, ale on już nie komentuje, już niestety zalała jakby następna fala pokoleniowa nowych komentatorów i Dariusza Szpakowskiego, no raczej już nie zobaczymy, usłyszymy przede wszystkim, więc czy brakuje panu trochę tego? Ja bym nie był tego taki pewny, no patrząc na energię, na siły, witalność, no to myślę, że no nie takie były powroty, prawda, ktoś kończył karierę w każdym sporcie czy w każdej branży, no i nie mógł bez tego żyć i przypuszczam, że nie zdziwię się jeszcze, jeśli pan Szpakowski skomentuje kolejne Mistrzostwa Świata. Czy pan jeszcze kojarzy coś, gdzie się zaczęło, jakby pana zapoznanie z Dariuszem Szpakowskim, jakiś pierwszy mecz taki szczególny, gdzie, albo jakiś turniej, gdzie on właśnie już był dla pana tym głosem, tym przewodnikiem po świecie futbolu? To znaczy takie migawki z dzieciństwa, z Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych w 1994 roku, to już ten głos był mi znany. Przenikało to. Tak. Dobra, czy potrzeba w bibliotece więcej takich spotkań, bo to jest chyba trzecie czy czwarte spotkanie poświęcone futbolowi. Pan jest na wszystkich obecny. Jasne, no to jest niesamowita sprawa. Przenika się cały czas temat właśnie czytelnictwa, lektury książek i tak dalej. Bo tych książek futbolowych jest masa. Ale nie tylko właśnie. Wiadomo, piłka nożna też czerpie z innych dziedzin nauki. Cieszy frekwencja młodzieży. No tutaj prowadzę zespół juniorów, no i jestem mega usatysfakcjonowany, że tak licznie się stawili chłopcy. No i widzę, że te argumenty, te no, autorytetów, bo i wcześniej pan dyrektor Marek Śledź, teraz pan Dariusz Szpakowski, no to są postaci no, wiele znaczące dla nas, wiadomo, starszych ludzi, ale rozpoznawalne również dla tej młodzieży i oni do nich trafiają i bardzo mnie to cieszy. Pięknie, bardzo dziękuję.